Post. Izaak z Antiochii, o Poście, część pierwsza. Wprawdzie post zewnętrznie jest ciężki, lecz wewnętrznie oczyszcza on duszę. Jest rzeczywiście trudny do zniesienia, lecz przynosi obfitą nagrodę. Wino, które czerwieni twarz, Potwornie zaczernia duszę, rozbawia ciało, ducha jednakże zasmuca. Ponieważ nie tylko składamy się z ciała, lecz także z duszy ożywiającej, chciejmy tak kierować naszymi czynami, żeby dusza i ciało otrzymały pożywienie. Przyjmujmy pokarm w taki sposób, żeby utrzymać ciało w istnieniu i w sile i przestrzegajmy postu, żeby dusza została umocniona w panowaniu nad nim niech nie tylko nasze usta powstrzymają się od pokarmu lecz również nasze serce od grzechu aby post ust wraz z zamysłami serca został przyjęty z uznaniem nie wystarczy bowiem aby jedynie ustom Odmówić pożywienia, lecz wszystkie członki ciała powinny zostać zachowane od zagłady. Obserwujcie uważnie woźnicę kierującego zaprzęgiem konnym, jak raz napina lejce, a raz je luzuje, aby nakłonić konie do jednostajnego biegu. Gdyby bowiem tylko jeden jedyny cugiel został zbyt mocno ściągnięty lub zaplątany. To i tak wszystkie one swój porządek by utraciły, a konie zostałyby w swym biegu pohamowane. Tak samo poucza nas prawo, dając przepisy dotyczące trądu, że całego człowieka należy uznać za nieczystego, nawet gdy trędowaty jest tylko jeden członek. W czasie bitwy o Jerycho jedynie Akan dokonał zbrodni. A mimo to cały lud został ukarany z powodu kradzieży tego, który potem został ukamienowany. Ten przykład spróbujmy zastosować do ciała i jego członków. Gdy jeden członek dopuszcza się czynów niegodziwych, wówczas całe ciało grzeszy. Zobaczcie bowiem, gdy trendowata stała się Miriam, siostra Mojżesza, Zgrzeszył wprawdzie tylko jej język poprzez złą mowę, a mimo to całe jej ciało zostało pokryte obrzydliwą szatą trądu. Niech więc nie tylko nasze usta usiłują powstrzymać się od pokarmów, lecz niech wszystkie członki zostaną uchronione przed zniszczeniem. Gdy poszczą usta, niech jednocześnie pości język. Żeby przez niepotrzebne rozmowy nie uczynił twego postu bezużytecznym. Nawet gdyby post twój podobny był do miodu, lecz twój język zanurzony byłby w żółci, to cała słodycz byłaby nie do zniesienia z powodu zmieszanej z nią goryczy. I tak jak nie można przełknąć z żółcią pomieszanego miodu, tak też i odrzucony zostanie z nienawiścią pomieszany post. Usta niech się powstrzymają od zupy. Podobnie i oczy niech praktykują wstrzemięźliwość. Jedne nie powinny chłeptać żadnego wina, drugie zaś żadnej nieczystości. Gdy bowiem usta wprawdzie poszczą, lecz oczy rozbiegane są z porządliwością, to twoje powieki stają się kajdanami postu i nie wyjdzie on zwycięsko z tej walki. Oczy w czasie, gdy wylewają łzy pokuty, niszczą dłużny zapis i oczyszczają całe ciało. I na odwrót, ślepną i prowadzą wszystkie członki ciała do grzechu, gdy z nieczystą rządzą kierują się na twarze. Kto pości ustami nie jedząc, niech da pościć również słuchowi, nie dozwalając wbić weń oszczepu oszczerstwa, zabijającego duszę. Ponieważ jeśli dusza Waleczna królowa członków, za pancerzem postu chroni w bitwie jedynie usta, a uszy pozostawia nieosłonięte, to w tej walce musi zostać zwyciężona. Oszczep złego jest bardzo subtelny i potrafi wbić się pomiędzy powieki swego wroga, o ile łatwiej więc wedrzeć się może w otwarte na oścież drzwi uszu. Przez ucho wtargnęła niegdyś śmierć i zamordowała pierwszego człowieka. Chroncie więc Wasz słuch, oposzczący, żebyście nie przyjmowali nim najmniejszego oszczerstwa. Również i ręce, wraz z wszystkimi pozostałymi członkami, powinny pościć i zdzierstwem nie grzeszyć. Krótko mówiąc. Całe ciało winno zostać uświęcone. Gdy zostaną oczyszczone wszelkie zmysły i wszystkie członki, zostanie też łaskawie przyjęty czysty, niezmącony żadną grzeszną domieszką. Post. Nie pośćmy jak faryzeusz, który w pysze sam siebie uważał za sprawiedliwego, a którego upokorzyła sprawiedliwość, ponieważ wynosił się nad grzesznika. Nie pośćmy jak Kaci, którzy krzyżowali skazańców, przez jeden dzień odmawiali sobie pożywienia, a we wszystkie inne popełniali czyny haniebne, jak mieli w zwyczaju. Nie pośćmy na sposób wstrętnej królowej Izabel. Jej post kosztował życie niewinnego sprawiedliwego, który nie dopuścił się żadnego przestępstwa względem niej. Nie pośćmy jak zwolennicy fałszywych przeciwnych wierze nauk, którzy proch, jedzą jak wąż, którego uczniami się stali. Nie pośćmy na wzór faryzeuszów, którzy ganili uczniów Pana, a gdy powstrzymywali się od chleba, kąsali ciała proroków. Jako rozumni zachowujmy raczej taki post, jaki podoba się Bogu. Spójrzcie tylko, jak wiele jego figur znajdziemy w starym przymierzu. Nasi ludzie, niezależnie od płci i wieku, niech biorą z nich przykład. Nasi starcy niech poszczą jak mojżesz, którego oblicze jaśniało, ponieważ ze wzgardą odrzucił ziemskie radości, by znieść na dół Boże Przykazania. Starzec ten został odmłodzony przez post. Jaki z trudem Przychodzi zachować nawet młodzieży, oraz jakiego obawiają się smakosze, chorujący na swe zachcianki. Podziwiajmy tę lampę, płonącą nadal nawet bez oliwy, z której wydobywały się płomienie oślepiające oczy bezbożnych. Zachwycajmy się tym drzewem, rosnącym dalej mimo braku deszczu, na którym zawisł owoc światła którego blasku nie mogły znieść ludzkie oczy. Starcy powinni naśladować Mojżesza, który może im służyć jako dowód, że także ich opromieni łaska w raju, po zmartwychwstaniu. Pustelnicy winni pościć na wzór gorliwego Eliasza, owego człowieka doskonałego, któremu posługiwali aniołowie. On także, jak Mojżesz, pościł przez czterdzieści dni. On zmęczony wół, który napracował się na polu niewdzięcznym wobec wszystkich na nim pracujących. Lecz Pan nie pozostawił go bez nagrody, lecz wysłał po niego i do siebie sprowadził, aby zachować go od prześladowania ze strony oszalałego tłumu. Zobacz, Mojżesz jest wzorem dla starców, a Eliasz dla pustelników. Jednak i młodzież ma przykład w Ananiaszu i jego towarzyszach. Powstrzymywali się oni od wyszukanych potraw i odrzucili smakołyki, aby zamiast nich posilać się ziołami, pokarmem ptaków niebieskich. Orły te wyfrunęły z gniazda i rozpostarły skrzydła na niebie, aby wygnany do Babilonii lud ochronić w cieniu swych skrzydeł. Jak długo król przebywa ze swym ludem, lud jest czczony z powodu króla. Dziś jednak jest przeklęty, ponieważ został opuszczony przez królestwo. W wielkiej chwale wędrowali niegdyś Izraelici z Egiptu, ponieważ towarzyszyła im figura Syna Bożego, i w wielkiej czci powracali z Babilonii, ponieważ wśród nich były Jego wzorce. Dzisiaj jednak są pogardzani, gdyż nadeszło wypełnienie zapowiedzi i leżąca u podstaw owych figur prawda zamieszkała wśród innych ludów teraz wprawdzie poszczą lecz post ich przez proroków został odrzucony otwórzmy izajasza i odczytajmy jak odrzuca ich święta odrzucam wasze nowie a waszych świąt nienawidzi dusza moja nie oczekuję już więcej od was waszych postów pełnych kłótni Oto Pan mówi do zwaśnionych. Wprawdzie pościcie, lecz mimo to kłócicie się i uciskacie ubogich, i wdowy niesprawiedliwą przemocą. O uczniowie Chrystusa, posłuchajcie w osłupieniu o czynach i postępowaniu tamtych bezczelników, i nie podejmujcie postu pełnego zdzierstwa i ucisku biednych. Dla was, bogacze, słowo to wypowiedziane jest ku przestrodze, żebyście nie pościli jak uczniowie, a zarazem niczym bandyci nie pragnęli cudzego dobra. Nie rozdrażniajcie Boga w tym samym czasie, w którym usiłujecie go uspokoić, gdyż sprawiedliwość rozpala się nad wami, kiedy post łączycie ze zdzierstwem. Starajcie się, żeby przez post przypadło wam w udziale pojednanie potrzebne do przebaczenia grzechów, a nie wyrządzajcie szkody samym sobie przez i tak do niczego nieprzydatny post. Wprawdzie odmawiacie sobie chleba, lecz spożywacie mięso sierot. Dlatego taki post podobny jest do postu Achaba, przez którego ukamienowany został sprawiedliwy. Mięsem sieroty jest jego dziedzictwo, jego ciałem przynależny mu dom. Słowa nie jedzcie ciała sieroty znaczą nie kradnij mu jego domu. Jego pola można porównać z jego domami, jego winnice z jego rękami. Nie zabieraj mu jego winnic, wspomnij na Achaba i zadrżyj. A czym innym jest ciało wdowy, aniżeli przynależną jej szatą? Słowa nie zdzieraj skóry z wdowy znaczą więc nie zawłaszczaj jej ubrania. Skórę swojej owcy żądasz od pasterza, jeśli zginęła z jego powodu. O ileż usilniej, Bóg zażąda od ciebie odzienia wdowy. Bóg najął was na pasterzy dla zastępu sierot. Nie bądźcie więc jak wilki, które nieustannie napadają na stado, aby je dusić. Od prezbiterów i diakonów zażąda Bóg zdania rachunku za stado kościoła, a od bogatych za stado ludzi biednych. Gdy wróci kiedyś, pociągnie do odpowiedzialności swoich pasterzy, w jaki sposób paśli stado wykupione jego drogocenną krwią. I gdy objawi się wtedy, zażąda od sędziów rozliczenia się ze sposobu rządzenia światem stworzonym z jego dobroci. Nie zapominajcie więc, bogacze, że przyjdzie on powtórnie i pomści uciskanych. Tak, rozliczy was do ostatniego grosza. Jak wasz zarządca bowiem odpowiada za wasze dobra. Tak samo i wy jesteście ustanowieni zarządcami dla potrzebujących mimo że jesteście panami nad służącymi jesteście tylko sługami najwyższego Pana który potraktuje was tak samo jak wy waszych poddanych pociągając ich do odpowiedzialności i stosownie do waszych własnych wymagań będzie od Was wymagał. Skoro Ty potrafisz się rozliczyć ze swoim zarządcą, nie popełniając pomyłki w obliczeniach, to czy nie o wiele lepiej rozliczy się z Tobą wszechwiedzący, znający wszystko bez potrzeby prowadzenia ksiąg i pamiętający nawet najlżejsze mrugnięcie Twoich oczu? Jeśli twój zarządca cię okradł i źle traktował swoje współsługi, to słusznie zostanie osądzony z powodu tego, co wypowiedział jego język. Podobnie i on osądzi ciebie, na strasznym sądzie, ponieważ okradałeś swoje współsługi, grzesząc przeciwko swojemu panu i biednym. A może w pysze nie chcesz uznać tego, że masz Pana nad sobą. Zatem popatrz w niebo, gdzie Twój ukryty Pan króluje, i pogrąż się w zadumie. On jest Twoim Panem, tak samo, jak jest Panem Twoich ubogich współsług. Obficie nas obdarował w swojej dobroci podczas gdy tamtych uczynił potrzebującymi według swej woli. Jednak robi te różnice tylko po to, ażeby obydwa stany, ubogich i bogatych, w dwóch odmiennych tyglach, tak samo wypróbować, by u każdego z nich z osobna zostało ukazane czy żywi kłamliwe, czy szczere zamysły. Jeśli ubogi wytrwa cierpliwie, nie bluźniąc z powodu biedy, to z tygla wyjdzie jako czyste złoto i powędruje do królewskiego skarbca. Jeśli jednak jego zmysły szemrzą, a język wrogo bluźni Bogu, to w obecnym życiu musi znosić cierpienia, a w przyszłym czekają na niego męki. Podobnie Bóg próbuje ciebie w bogactwie jak w tyglu do przetapiania w którym zastanie ciebie albo jako kosztowne złoto albo jako marną fałszywą monetę Gdy żywisz zamysły pełne pychy i okradasz swoje współsługi to z Achabem zostaniesz zestawiony i potępiony Gdy jednak składasz Bogu dzięki i masz miłosierdzie względem ubogich, zostaniesz przyrównany do Abrahama i z nim otrzymasz wieniec zwycięstwa. Jeśli czyny twoje podobne są do jego czynów, zachowujesz dobry post. Jeśli jednak innym zabierasz co do nich należy, Bóg nie chce nawet znać takiego postu. Czyż bowiem Bogu zależy, żebyś się powstrzymywał od pokarmów i napojów, jeśli równocześnie pożerasz biednych i pijesz krew sierot? O ile pragniesz się dostać do pierwszego rzędu, chcę cię nauczyć czystego postu. Niech poszczą usta od pokarmów, a serce od wszelkiego zła! Podobnie jak zewnętrznie się powstrzymujesz od spożywania widzialnego pożywienia, tak oddal od siebie jak najdalej wszelkiego rodzaju grzechy. Gdy odmawiasz sobie jedzenia, niech zostaną odrzucone występki, tak by czysty post został w dobroci przyjęty przez Pana, a Ty byś zdobył od niego nagrodę. Gdy jednak musisz pozostać poza pierwszym rzędem, zaprawdę chcę cię pouczyć o poście drugiej kategorii, podczas którego jedząc możesz pościć i pijąc pozostać wstrzemięźliwym. Zastaw swój stół pokarmami, a także swój język uwielbieniem Boga, tak by usta, nawet gdy się posilają, Chwaliły dobrego, który cię wiernie żywi. Jeśli nie potrafisz powstrzymać się od pokarmów, powstrzymaj się przynajmniej od okradania biednych. Nie zapyta cię kiedyś Bóg z wyrzutem, dlaczego nie pościłeś. Nie umiesz sobie odmówić wina? Odmów sobie niesprawiedliwości i przemocy, nie potępi cię później sędzia za to, że wino piłeś. Staraj się jednakże, o ile to możliwe, pozostać w pierwszym rzędzie, żebyś swoją nagrodę odebrał z najlepszymi, ponieważ odmówiłeś sobie jedzenia oraz trzymałeś się z dala od grzechu. Jeśli jednak nie jesteś w stanie zachowywać tego podwójnego postu, wybierz wartościowszy z nich, a mianowicie unikanie zła. Nawet jeśli twoja zasługa jest skromniejsza, aniżeli zasługa stojących w pierwszym rzędzie, i tak zyskasz życie wieczne za sprawą tego, że będziesz się trzymał z dala od grzechu. Teraz chcę jeszcze powiedzieć o takim poście, który jest znienawidzony i odrzucany przez Boga. A żebyś się trzymał daleko od niego, gdyż przynosi nieszczęście w obydwu światach. Temu, kto powstrzymuje się od pokarmów, lecz dąży do pełnienia czynów karygodnych, post jedynie szkodzi, zarówno w sferze ciała, jak i ducha. Ciału szkodzi zewnętrznie, gdyż zabiera mu jego pożywienie, lecz jeszcze bardziej szkodzi wewnętrznie, duszy. Nie usuwając z niej bezbożności. Kto w ten sposób postępuje, naśladuje węża, który podobnie jak on żre proch i kąsa bez powodu. Taki głupiec pości i ma o sobie wysokie mniemanie, chociaż jego post nie zostanie przyjęty przez Boga, gdyż jak może pościć dla Boga, skoro Bogu bynajmniej nie służy? Oby się znalazł ktoś, kto by się do takiego zwrócił i powiedział mu wyraźnie: Idź i pość na chwałę Bożą, za sprawą tego, że porzucisz obrzydłe Bogu grzechy. Także was, kobiety, uczennice Chrystusa, chcę napomnieć, byście pościły pobożnie i rozumnie. Niech smutny post nie stanie się okazją, do rozmów i gadania a żeby język nie roztrwonił zasług zebranych przy pomocy ust można zobaczyć że ludzie pogrążeni w żalu siedzą w milczeniu i w spokoju ponieważ ich myśli nie pozwalają im na wybuchy śmiechu żałoba przystoi w te dni kiedy najczcigodniejszy został zelżony przez ludzi haniebnych Którzy go ukrzyżowali, przez proch, który precz rozwiewa sprawiedliwość. Nawet jeśli pan nie jest już dłużej okryty żałobą, ponieważ teraz jest raczej pocieszycielem wszystkich zasmuconych, to mimo wszystko wypada wam użalać się nad bezczelnością krzyżujących go. Również pan nasz opłakiwał łazarza. Chociaż przecież wiedział, że wkrótce go wskrzesi, za pomocą płaczu jednak chciał okazać swoją miłość. Podobnie jak przez zmartwychwskrzeszenie, swoją wszechmoc. Tak i wy, w tym czasie rozstania, okażcie żal, i uczyńcie to mocniej i bardziej wewnętrznie, niż zazwyczaj. Pogrążona w smutku była Maria. Jak również jej towarzyszki. Apostołowie ukryli się w domu, dopóki nie powstał z grobu jednorodzony syn. Potem z martwych wstaniem ucieszyła się jego matka, a uczniowie jego pozdrowieniem, jak dotychczas przybić byli żalem, tak teraz uradowali się powstaniem z martwych. Tak też i ten, który obecnie w tym czasie współodczuwa ze świętowaną męką, ten kiedyś z Chrystusem będzie się radował w sali niebiańskiej, gdy zgromadzi On swoich świętych. O, oblubienice Chrystusa nie noście żadnych kosztownych szat. Oblubienice tego świata na czas swych zaślubin nie nakładają brzydkich szat. Ich nadzieja bowiem związana jest z doczesnością. Wy jednak, który jesteście oblubienicami nowej, przyszłej komnaty zaślubin, nie ubierajcie się w piękne szaty, aby ozdoby nie zniszczyły waszej nadziei. Przyozdobiajcie wasze serca dla oblubieńca, który widzi to, co jest w ukryciu. Gdyż ta, która stroi się dla świata, ma oczekiwania względem tego świata, Szata zewnętrzna bowiem zdradza wewnętrzne nastawienie. Ta natomiast, której nadzieją jest Pan, nosi ozdoby w sercu, gdyż w ukryciu przyozdabia się dla tego, którego spojrzenie przenika najskrytsze myśli. Po ziemsku nastawiona. Przeciwnie, przystraja swoje członki, żeby jej ozdoby przywiodły głupca do upadku. Dlatego niech Wam służy o dziewice czysty post jako ozdoba, a nieskazitelność niech będzie jak beryl przytwierdzony na Waszym czole. Zbytkownymi ozdobami pogardzają ludzie rozsądni, natomiast ozdoby duchowe chwalą istoty niebieskie. Każdy bardzo mocno gani tych, których ubiór i zachowanie są frywolne i każdy bardzo chwali tych, których czystość wyraża się na zewnątrz. Również wy kobiety zamężne, pouczcie małżonków przykładem swego postu i nieprzerwanie proście Boga, żebyście mogły dobrze wychować dzieci. Wasz post niech będzie podobny do postu Estery, a wasza modlitwa do modlitwy Judyty, owych szlachetnych kobiet, które zwyciężyły bezbożnych mężów. Post Estery był murem postawionym na fundamencie modlitwy, za którym jej cały lud znalazł schronienie przed groźbą złoczyńcy. Skoro więc post jednego człowieka potrafił bez walki uratować cały lud, o ileż bardziej może nas uratować post całej naszej trzutki. Przykłady te nakreślone są dla tych, którzy chcą je naśladować. Kto pragnie stać się ich uczniem, może na nie spoglądać jak na nauczyciela. Starcy, niech naśladują Mojżesza, który wraz z wiekiem nie tracił rozumu i którego członki dzięki postowi jaśniały, choć zazwyczaj Wyniszcza on ciało. Pustelnicy niech się starają dorównać Eliaszowi, który walczył, zwyciężał i święcił tryumfy, a którego stawy zostały wzmocnione dzięki postowi, choć zazwyczaj osłabia on nogi. Młodzieńcy niech biorą wzór ze swych chwalebnych rówieśników z Babilonii, którzy nie dali się usidlić porządliwościom, Aczkolwiek nie mieli nikogo, kto mógłby ich przed nimi obronić. Nasze dziewice niech poszczą jak Maryja. Córki powinny naśladować swoją matkę, która w świętym poście przyjęła zwiastowanie pana poszczących. Zamężne kobiety niech wezmą przykład z mężnej Estery, która pościła, modliła się i wysłuchana została. Także ich służki niech naśladują służące estery, które w poszczeniu rywalizowały ze swoją Panią. W końcu niech cały lud weźmie wzór z Ninivitów, którzy dzięki swojemu świętemu postowi uśmierzyli gniew Boży. Gdyż wszystko, co wszechwiedzący Bóg kazał o nich napisać, po to nam oznajmione zostało, żebyśmy skorzystali z ich przykładów i abyśmy chcieli naśladować ich czyny.